W dzisiejszym XY Extra przyjrzyjmy się, jakie funkcje oraz innowacje technologiczne konsoli Xbox Series X pomogą grom wykorzystać pełny potencjał nowej generacji oraz co to znaczy, że gry będą zoptymalizowane pod nowego Xboxa. Zapraszam na materiał. Gry zoptymalizowane dla Xbox Series X mogą korzystać z szeregu innowacji, jak eliminowanie czasów wczytywania gry dzięki architekturze Xbox Velocity, ulepszonej grafiki i przyspieszonego sprzętowo ray tracingu DirectX obsługiwanego przez niestandardowy procesor graficzny nowej generacji, po bardziej stabilne i często wyższe frame ratey, nawet do 120 klatek na sekundę. Takie oznaczenie będą posiadać wszystkie gry objęte optymalizacją, niezależnie czy będą to nowe tytuły jak Halo Infinite, czy usprawnione przez deweloperów wcześniej wydane gry jak Gears 5. Na tę chwilę tak prezentuje się lista gier, które będą oficjalnie zoptymalizowane pod Next Gena. Lista będzie oczywiście się powiększać w kolejnych tygodniach i miesiącach. Assassin's Creed Valhalla, Bright Memory Infinite, Call of the Sea, Chivalry 2, Chorus, Cyberpunk 2077, Destiny 2, Dirt 5, Gears 5, Halo Infinite, Hitman 3, Madden NFL 21, Marvel's Avengers, Outriders, Scarlet Nexus, Scorn, Second Extinction, The Ascent, The Medium, Vampire The Masquerade Bloodlines 2, Yakuza Like a Dragon. Zacznijmy od przełomowej jakości wizualnej na nowym Xboxie. Gry obsługiwane przez DirectX 12 Ultimate i obsługujące przyspieszany sprzętowo ray tracing zaoferują bardziej dynamiczne, realistyczne środowiska. Ray tracing oznacza, że zobaczysz realistyczne oświetlenie, w tym dokładne odbicia promieni światła i usłyszysz przestrzennie dokładną akustykę 3D w czasie rzeczywistym podczas eksploracji świata gry. Ostatecznie DirectX Ray Tracing umożliwia programistom tworzenie bardziej realistycznych światów. W parze z jakością wizualną idzie stabilność. Gry zoptymalizowane pod kątem konsoli Xbox Series X wykorzystają urządzenie do zapewnienia wyższej liczby i stabilnego wyświetlania klatek na sekundę z docelową wydajnością 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K. Niektóre gry będą nawet w stanie obsługiwać do 120 klatek na sekundę lub zmienną częstotliwość odświeżania, co pozwoli programistom zaoferować graczom większy realizm i bardziej precyzyjne sterowanie. Dopełnieniem nowych technologii są szybkie czasy ładowania, które na Series X zadziałają dzięki technologii Xbox Velocity Architecture. Technologia ta łączy niestandardowy dysk SSD, niestandardowe podzespoły i zintegrowane oprogramowanie, aby znacznie skrócić czas ładowania zarówno w grach, jak i poza nimi, co oznacza, że gracze będą mogli spędzać więcej czasu na graniu, a mniej czasu na oczekiwanie na loading. W przypadku tytułów, które wykorzystują duże otwarte środowiska, doświadczenia te będą odczuwane jeszcze bardziej dynamicznie, ponieważ programiści będą w stanie wykorzystać ogromny wzrost mocy obliczeniowej i możliwość strumieniowego przesyłania zasobów niezwykle szybko. Deweloperzy będą mogli również skutecznie eliminować czasy ładowania pomiędzy poziomami i tworzyć systemy szybkiej podróży, które są po prostu szybkie. I tak właśnie prezentują się technologie, które na Xbox Series X zapewnią nam całkowicie nową jakość grania. Czekacie na nowego Xboxa? Która z zapowiedzianych funkcji jest waszym zdaniem najciekawsza? Napiszcie w komentarzu. Pamiętajcie też o subie i łapce, jeżeli podobał wam się ten materiał, a ja się żegnam. Trzymajcie się ciepło, cześć!